Kiedy zrobisz coś, z czego jesteś dumny, usłyszysz, wszyscy to potrafią. Kiedy masz jakieś przemyślenie, którym chcesz się podzielić, to usłyszysz, przecież każdy głupi to wie. Umniejszanie to technika, którą stosują manipulatorzy, aby obniżyć Twoje poczucie własnej wartości. Jak rozpoznawać ich grę? I jak na nią reagować? Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną psychikę. Zajrzyj na moją stronę silnapsychika.pl i zasubskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, jeżeli chcesz być na bieżąco. Umniejszanie jest metodą manipulacji stosowaną wtedy, kiedy czujesz się dobrze. Kiedy masz jakiś sukces, jesteś z siebie zadowolony, wtedy starają się szybko sprowadzić ciebie do parteru, bo twój sukces godzi w nich, zagraża ich poczuciu własnej wartości. Im lepiej sobie radzisz, tym bardziej ich mniemanie o sobie jest zagrożone. Dewaluacja, umniejszanie. Służy odebraniu ci pewności siebie i dobrego samopoczucia. Im mniej pewny się czujesz, tym łatwiej tobą manipulować. Z jakimi formami umniejszania spotkałeś się w swoim życiu? Mogą to być takie uwagi wprost, ale też jakieś uśmiechy, gesty, wywrócenie oczami. Formy niewerbalne. Umniejszacz podważa wartość tego, co myślisz, co robisz i co osiągnąłeś. Uderza zazwyczaj w to, co jest dla ciebie ważne. Wie, gdzie trafić, żeby ciebie zabolało. Pomyśl, na jakie uwagi jesteś szczególnie wrażliwy. Mogą one dotyczyć takich obszarów życia, na których budujesz obraz siebie i poczucie własnej wartości. Jeżeli ważny jest dla ciebie status materialny, umniejszacz uderzy w to. Jeżeli atrakcyjność, no to w tę stronę pójdzie przytyk. Jeżeli intelekt, to umniejszy w tym aspekcie. Jeżeli nie definiujesz się na podstawie tych obszarów, to nie potraktujesz uwag jako atak. Dlatego to też informacja dla ciebie, w jakich obszarach jesteś bardziej wrażliwy, jakie są twoje czułe punkty. Czasem takie uwagi mogą ci pomóc poznać siebie i uzdrowić jakieś rany, które masz, te deficyty. Im bliższy jest ci umniejszacz, im więcej czasu z nim spędzasz, to lepiej zna ciebie i dokładniej wyceluje w te punkty. Jakie mogą być formy umniejszania? Te niewerbalne formy trudniej rozpoznać, bo nawet jeżeli zapytasz wprost, o co chodzi, to umniejszacz powie, że o nic, że to ty jesteś przewrażliwiony. Potraktuje cię jako głupszego, słabszego i czepiającego się. Pamiętaj jednak, że twoje emocje są niepodważalne. Masz prawo czuć to, co czujesz. I nie bądź winny z tego powodu. Poza tym każdy z nas ma inne granice. To, co jedna osoba może potraktować jako żart, ciebie może zranić. I z tym się nie dyskutuje. To tak, jak mamy różne progi odczuwania bólu fizycznego. Tak samo jest z tym bólem emocjonalnym. Co robić, kiedy umniejszacz uderza w ciebie? Na przykład bawisz się dobrze na imprezie, a on mówi ci: przestań się wygłupiać. To zapytaj, co dokładnie masz na myśli? Umniejszacz unika konkretów. Może powiedzieć: no, nie widzisz, jak wszyscy się na ciebie patrzą i się z ciebie śmieją? I tu wchodzi w grę kolejna sztuczka, czyli oprócz tego, że ci umniejsza, to generalizuje i chce, żebyś poczuł się gorszy.
zapytaj znowu, kto konkretnie. Prawdopodobnie znowu usłyszysz jakąś generalizację, wszyscy. Więc odpowiedz, kogo konkretnie masz na myśli. Nie daj sobą pogrywać i nie ulegaj tym generalizacjom. Typu wszyscy, nikt, zawsze. Masz prawo zachowywać się tak, jak chcesz. Nawet jeżeli to nie mieści się w tych społecznych normach tego umniejszacza. To są jego normy, nie twoje. Więc niech on się ich trzyma i postępuje zgodnie z nimi. Ty nie musisz. Nie jesteś dzieckiem i nikt nie ma prawa cię karcić i mówić ci, co masz robić, jak się zachowywać. Umniejszanie stosują często osoby z niskim poczuciem własnej wartości, zaburzone albo bojące się bliskości, bo umniejszanie tworzy dystans emocjonalny, taki pionowy i poziomy. Ten poziomy dystans może polegać na tym, że umniejszacz na to zdanie wszyscy się z ciebie śmieją, ośmieszasz się, może dopowiedzieć ze swoją rodziną tak się zachowuj. Czyli dystansuje ciebie od siebie. To jestem ja, to my, to jesteście wy. Ten pionowy podział, ten dystans określa to, że ja wiem lepiej. Ja jestem wyżej niż ty. I pokazuje ci, że to ty jesteś niżej w tej hierarchii, że to ty jesteś gorszy. Umniejszanie może być też ukryte pod dobrą radą. Typu najpierw ktoś uderzy w ten twój czuły punkt i powie, przecież chcę dla ciebie dobrze, przecież ci pomagam. A ty nawet tego nie doceniasz. Tu dochodzi też taka zagrywka, czyli wpędzanie w poczucie winy. I znowu, im bardziej czujesz się winny, tym łatwiej tobą sterować. Kiedy długo przebywasz z umniejszaczem, to stopniowo twój obraz siebie się pogarsza. Czujesz się coraz mniej wartościowy. Nie widzisz, że to umniejszacz ma problem ze sobą. Zaczynasz szukać problemu w sobie. I tym trudniej oddalić się od takiej osoby, odejść od niej, bo zaczynasz wierzyć, że to z tobą jest coś nie tak. Że nikt cię nie zaakceptuje. Stajesz się coraz bardziej zależny od jego opinii. To on zaczyna wyznaczać standardy życia, zachowania, tego jak masz się czuć, co mówić. Dlatego tak ważne jest demaskowanie umniejszacza. Demaskowanie go na jak najwcześniejszych etapach, kiedy masz jeszcze siłę się bronić i stawiać te granice. Nie pozwalaj sobie na takie traktowanie. Mów, że to, co robi, to, co mówi, nie odpowiada ci. Mów o tym, jak się czujesz w związku z tym, jak się zachowuje. Kiedy ty tego nie komunikujesz, a może nawet nie rozpoznajesz, to pozwalasz sobie na taką formę przemocy psychicznej. Boli cię coś i nie mówisz o tym. A jeżeli powiesz, a umniejszacz dalej będzie to robił, no to masz czarno na białym, co się dzieje. On nie szanuje twoich potrzeb, tego, jak się czujesz. Zastanów również się, dlaczego pozwalasz sobie na taki atak. Czy ty jesteś dobry dla siebie? W jaki sposób ty siebie traktujesz? Czy dorastałeś w otoczeniu, w którym takie traktowanie było normą? I teraz nie widzisz w tym nic złego i pozwalasz sobie na to przekraczanie granic. Jeżeli czujesz się wartościowy, potrafisz się asertywnie komunikować, to umniejszacze nie będą długo w twoim otoczeniu, bo takie osoby widzą twoją siłę i będą wiedzieć, że nie da się tobą manipulować,
że nie jesteś podatny na te zagrywki. Dlatego, aby sobie z tym radzić, to przede wszystkim trzeba pracować ze sobą, wzmacniać siebie. Napisz w komentarzu, jakich form umniejszania Ty doświadczyłeś. Im więcej będziemy mieli takich przykładów z różnych obszarów Waszego życia, tym łatwiej będzie je zauważać w codziennym życiu. Jeżeli podobał Ci się ten film, ten temat, zostaw łapkę w górę, udostępnij dalej ten film i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa!